Szymborze, coś wam powiem. Jemy chleb i nie ma w nas życia. Snujemy się przez cały dzień, wykonując automatycznie nasze obowiązki. Jemy, bo musimy żyć. Ale czy żyjemy? To ważne pytanie o naszą kondycję fizyczną i duchową. Duch bez ciała i ciało bez ducha są martwe. Wczoraj przeszedłem przegląd mojej anatomii i wiem, że dużo robię, a jednak coś w tym wszystkim nie gra. Tak samo jest z naszą wiarą. Robimy coś, ale to nie zawsze jest to, co potrzeba. Jest taka opowieść księdza Ziei w wywiadzie Życie Ewangelią, gdzie wspomina pewnego Żyda, konwertytę. Któregoś ranka, wychodząc z kaplicy, zobaczyłem Rafała Bluta. Powiedział, że spotkał przed chwilą znajomego, który zapytał go, co tutaj robił. Byłem na mszy świętej. A co, może u komunii także? Tak. Tamten urodzony katolik nie rozumie, jak można w dzień powszedni przystępować do komunii. Blud na to, że nie pojmuje, jak można być człowiekiem wierzącym i nie bywać codziennie u komunii. Dziwne, nie? Jak można się najeść na cały tydzień, żeby mieć siłę? Jak można wierzyć, ale nie czerpać ze źródła życia? Ale marnotrawienie jest domeną naszych czasów. Kupujemy za dużo, posiadamy karnety czy konta na platformach z filmami, ale nie korzystamy, bo gdzieś się gubimy w całym gąszczu świata. Mamy te wszystkie dodatki, bo inni mają i my przecież nie możemy odstawać. Jezus Chrystus, który jest drogą, prawdą i życiem, mówi o sobie, że jest chlebem. Chleb się je, a je się wtedy, kiedy jest się głodnym. Czy w związku z tym jest w nas głód Boga? Głód poznawania Go, traktowania jak przyjaciela? Czy jest w nas głód dzielenia się Nim z innymi, właśnie tak samo jak chlebem przy stole, by każdego nasycić? Nie wiem, dokąd zmierza większość społeczeństwa i pewnie nigdy tego nie zrozumiem. Wszystkimi się nie jestem w stanie zająć. Mogę kilkoma osobami, a one następnymi, a tamte kolejnymi. I w ten sposób dzielenie się Bogiem przynosi rezultat. Ja cały czas powtarzam, że Kościół nie jest miejscem dla gości, ale jest miejscem dla swoich. Jeśli członkowie danej wspólnoty traktują parafię jak instytucję, to nigdy nie znajdą tu radości i ciepła. Dopóki nie pojmą, że jest to nasze miejsce, za które są odpowiedzialni i tworzą cały klimat, że chce się tu być. Zobaczmy, że kromka chleba z masłem podana z miłością jest o wiele smaczniejsza od najdroższego dania kupionego za pieniądze. Chrystus jest chlebem życia. Ale jakiego? Nie daje nam więc czasu na działanie. Ponad to, co nam zostało przypisane. Nie chroni nas przed różnymi zdarzeniami losowymi, przed chorobą, przed upadkiem w grzech. Nie daje nam VIP-owskich wejściówek na różne akcje. Więc jest Panem jakiego życia? Takiego, które zmienia jakość i głębię przeżywanej przez nas w każdej chwili. Jezus pragnie odpowiedzieć na najgłębszy głód człowieka, na głód Boga. Człowiek w pierwszym rzędzie poszukuje Jego namiastki, zaspokojenia głodów ziemskich. Szuka Jezusa nie dlatego, że Jezus jest Bogiem, ale dlatego, że oczekuje profitów dla siebie. Chleb prawdziwy zaspokaja wszelkie głody, daje siłę do pokonywania zmęczenia, zmusza do przekraczania własnych ograniczeń i poszukiwania autentyzmu i życia w prawdzie. Eucharystia jest pokarmem w drodze i wymaga czystego serca i otwarcia. Nie da się przyjąć komunii, gdy się nie otwiera ust. Nie da się żyć Bogiem, jeśli się nie otwiera serca. Nie da się żyć w ogóle, jeśli nie ma się głodu na pokarm, który jest miłością, dobrocią, życzliwością i miłosierdziem. Czy Chrystus jest moim pokarmem? Jakie przeżycia towarzyszą mi przy przyjmowaniu komunii? Czy ja sam chcę być przełamany i podzielony dla innych? Niech te pytania zajmą nasz dzisiejszy dzień, kiedy będziemy manifestować naszą wiarę, idąc w procesji albo siedząc w spokoju, zażywając czasu wolnego. Z Panem Bogiem.